Jak tam dzień się rozpoczął? Super. Dobra, to lecimy. Powinny być otwarte. Mam was 5 pozycji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 7. Macie tyle? Nie, nie, ja nie mam nic. Dobra, lecimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Out the card, co ja tu widziałem? Out the card. No, tej świecy jeszcze nie było. Widziałem knoty od góry. Czyli nie ma siły iść. Trend spadkowy, bo RSI poniżej. Poniżej 50. No tego jeszcze nie było, kurczę. Tu się ostatnio zrobiła też. Tu widziałem. O, może cofnę. Co to było? Nie, to nie było jeszcze. No to nie jest, widzicie, to jest, może cofnąć, ale to nie jest na żywo, nie? Bo ja widziałem, o, jak ona zakręca, o, jak ona zakręcała mi tutaj. I mówię, będzie sell, no i zobaczymy. No na razie nie jest źle, nie? Nie jest źle. A to te właśnie masz otwarte jeszcze, Tomasz? Tak, tak, to mam otwarte, no. To można wejść jeszcze śmiało. Dla mnie tutaj no nie ma siły do góry. No widać po RSI, że nie ma takiej mocy, nie? AUDC up na sell. Mhm. Dokładnie. Nie jest za późno już? No nie, no jeszcze jesteśmy na minusie na razie. Bo widzisz moje wejście tutaj jest. Ale to teraz, no jest konsola jakaś, nie? Dobra. No to mamy to. Audi CHE widziałem podobnie. Dokładnie widziałem podobnie. Ta sygnałowa, ta żółta już wraca, zobaczcie. Mhm. No i myślę, że kontynuacja tam, nie? Spadków. Czy to był impuls? No to jest zwykła flaga, nie? I teraz czekam na wybicie, może jakiś retest i kontynuacja. Tak to widzę. Eurocard. Zobaczcie, mamy trend. Poszło, no. Trend wzrostowy. Ta żółta sygnałowa, ona cały czas się odbiła od RSI. Od RSI, a tutaj się odbija od środka, nie? Mhm. A tutaj zobaczcie, RSI w ogóle nie dotyka środka, nie? Tej 50 kanału. No i myślę, że cały czas jest ten trend wzrostowy. Zobaczymy. I to też jest impuls. Tak mi się wydaje. Impuls był, poszedł i to jest flaga. Teraz jest wybicie jakieś. I no i czekamy. Tu byłaby czas, nie? Euro AUD. Podobna sytuacja. Zobaczcie, mamy RSI cały czas powyżej 50, czyli trend wzrostowy. Tutaj widzę to samo, nie? Czyli jest impuls, jakaś flaga. No i czekam na jakieś wybicie. Tu jeszcze może być? Tu jeszcze można wejść chyba, co? Tak, tak, tu można wejść, no. Śmiało. Tylko nie będę wiedziała, jak mam sobie te stop lossy. Ale no nie masz, na kanale jest, na Telegramie. Ale? Na Telegramie wszystko jest. Masz dobrze. Tak, tak. Euro, auda. Bye. Okej. Okay. Dobra, to mamy, później mamy funt do AUD, zobaczcie, ja to zauważyłem, nie? To samiutko, trend wzrostowy na funcie,
Audio słabe było. O, teraz mocniejsze jest, dobra. Ale dla mnie trend wzrostowy, cena się odbija cały czas od środka. Ja tu widziałem wejście na godzinie. Na godzinie? Tak. Tu RSI dotknęło 40. Tu wyszło spoza Bollingera. A jeszcze fajnie to wyglądało. Popatrzyłem, czy jest impuls jakiejś tej sygnałowej do góry. I tak, o. I zobaczcie, jest na 10 minutach ten impuls. On tu poprzebijał, na piątce chyba się odbijało, bo tak mamy piątkę i na piątce tak się odbijało, nie? I zobaczcie, poszedł ten impuls i znowu się odbiło. I teraz czekam, jak RSI wyjdzie z kanału. To będzie dla mnie będzie oznaczać, że trend wzrostowy jest utrzymany. No zobaczcie, tutaj na 15 też widać, nie? Żółta, impuls odbiła się od zielonej, od niebieskiej i lecimy do góry, nie? To mi się wydaje, że wszystko przed nami. No i podstawa jest, żeby przebiło tutaj tą podstawę, nie? Jak przebije tą podstawę, no to polecimy. Ale już tutaj macie na lekkim plusie, nie? Tak, 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 tu już mamy, no. Okej, okay, później funt, no to te funty tak samo wyglądają, nie? Tak samo, tylko odbicie i... Zobaczcie, tutaj było na połowie, nie? Cena była na połowie Bollingera, odbiła się od tej 21, czyli to jest dla mnie... Jak to się trendowa? Ono wyznacza trend, tu też się odbiło, zobaczcie, od 60. No i dla mnie lecimy do góry, nie? No i tak samo jestem tutaj, nie? Identyk. No i teraz pilnuję, co ja tu pilnuję? Euro USD pilnuję. Teraz przed zoomem właśnie patrzyłem. I tutaj bym sobie rozwinął. Bo ja bym to patrzę na baja teraz, nie? Raz, że mamy, zobaczcie, na czwórce mamy trend wzrostowy się utrzymał. Raz. Zobaczcie, na godzinie została rozbita, wybita ta struktura, nie? Ta konsolidacja górą. Poszło. No i teraz cyk. Ja będę planował to w tym obszarze złapać na baja. Na baja, no tak. Tak to widzę. Teraz poczekajcie, sobie zrobię alarm, jak ona tu wpadnie. Chociaż nie musi tu wpaść, nie? Bo już jest na 50, widzę jakaś reakcja. I teraz zobaczcie, zawsze trzeba mieć dwa scenariusze, nie? No i pierwszy scenariusz, czyli liczę na spadek do tutaj, do tej strefy w okolicach 7,9. To sobie alarm ustawię. Przecięcie w dół. Ok, ale on, ta cena się może odbić też od 50, iść do góry, nie? I też trzeba być przygotowanym. No i ja sobie i na baja jest wtedy, jeżeli cena znajdzie mi się powyżej 21. To jest dla mnie znak, że prawdopodobnie 70%, że pójdziemy do góry. I sobie tutaj robię drugi alarm. W górę. I, no i ta cena jest w kleszcze, nie? Czy obecnie jakiś scenariusz? Ja już jestem przygotowany. Albo dół, albo góra, nie? No i okej, okay, mi wpadnie mi tutaj do tej strefy. No i sobie później patrzę tam na 15 minutach, na 10 minutach, co tam się dzieje, czy cena hamuje. Dzień dobry, witam wszystkich. Siema, siema. Siema.
I tak samo jak do góry mi wpadnie do tego obszaru, to, to samo robię, nie? Czy co? Nie no, mówię, że bo Euro USD będę patrzył na ten, patrzył na Baja, bo zobacz, rozwaliło tą strukturę. I teraz jest retest, nie? I teraz, wiesz, może się odbić od 50 i iść do góry, nie? Jeżeli, i tu mam alarm do góry. Jeżeli im wpadnie powyżej 21, będzie konsola, no to wchodzę na baja, nie? A jak tu mi do 7,9 wpadnie, no to patrzę, czy cena hamuje, patrzę na RSI, będę szukał baja, nie? I tak się przygotuję, mówię, że mam, teraz cenę mam w kleszczach, nie? No tak, tak. No, ja najbardziej teraz. No i nie bać się zamykać, tak jak wczoraj pozamykałem tam minusy, czy tam dzisiaj nawet. Jak jest minus, patrzę, bo dzisiaj rano patrzę, że to mój stary się nie sprawdził. Minus, ale nie czekam zaraz to losem. To jest ten trudniejszy, nie? Żeby zamykać straty, nie? A przeważnie jest tak, że to łudzimy się, przesuwamy się stop lossa, to jest najgorsze, nie? No. Później konto ubywa, nie? No ale jak w ogóle wam wczoraj poszło? Wczoraj tak. Słabo, ja był słaby wczoraj. No, dobrze? Nie no, mówię słaby, bo nie był taki, no tam, nie wiem, czy na zero tam wyszło, czy tam lekki minus miałem. No ale dzisiaj bym to zamknął, to już bym miał plus, nie? Że pokrywa mi wczorajsze straty, nie? Właśnie, no to jednym dniem nie ma się co sugerować, nie? Nie, to jeden dzień. Nie, bo w poniedziałki jest o tyle ciężko, że dopiero się robi trend, wiesz? Jeszcze nie wiesz, bo tam rynki... Dlatego ja w poniedziałki nie w ogóle nie siadam, wiesz? Ani w piątki. Lepiej w poniedziałki, jak już grać, no to po 16, nie? Aha. Ale wy chyba wczoraj zaczęliście o 18, czy nie, czy wcześniej? Tak, tylko ja już tu widziałem, wiesz, jakieś ruchy tak. I się skusiłem niepotrzebnie. Bo fajnie to wyglądało, ale jak się Ameryka otwarła, to już nie fajnie. A dzisiaj mamy jakieś newsy? A właśnie, sprawdzę, co szykowałem. Na euro coś jest. Nie, nie ma nic, spokój. Aha. Spokój, dzisiaj cisza, jutro. Jutro na funcie, CPI, na euro to samo. Na Kanadyjczyku i pewno będzie Europa jutro, no bo jutro środa. No. Dobra, to mamy. Mam alarmy zrobione. Teraz bym chciał zobaczyć Bitcoina. Tam jest tak brudno. No pięknie. Chyba się, kurde, chyba już ten, nie? Zamknęło się. Chyba się zmienił trend teraz. Idziemy do góry. Zobaczę 4 godziny. OK. I teraz jest dniowa. Jeżeli ta dniowa utrzyma się dzisiaj powyżej 21, RSI powyżej 50, dla mnie to jest buy. Jest wybicie, tutaj jest wybicie. Tutaj coś, jakaś struktura jest. Jest wybicie i teraz trzy utrzymają to, nie? Złota nie gramy, bo mamy za małe konta. Aby sprawdzę, że wszystko mam tu OK. Okej. No czekaj, sobie zobaczę to twoje stop loss, Tomek, na tych dwóch, co weszła. Krypto na Binance, no to wyhaczyłem
jakiś Four Coins. No. To widziałem. Czy na czwórce? O tu. Raz, że mi się na tej strategii pokazał trójkąt wzrostowy. Pokazała mi się kropka. Hob jest spuszczone powietrze, z tego nie ma siły. To moim zdaniem teraz, bo się cena utrzymała powyżej tych M, będzie pompowanie. Pompowanie tej krypto. Ja kupiłem właśnie za 96, tak. Zlecenia mam ustawione na 101, 119, 106, 159 i 187. Jakby ktoś tam gra, to no to tam. No to, to nie jest porada żadna, że ja kupiłem, nie? Za 96 BTC, nie? A zobaczcie, wcześniej były te trójkąty, to to były wzrosty, nie? Tu się pokazał, no tu było 10%, 10,5% po tym trójkącie, a tu było 60% wzrostu. Wiadomo, teraz może trochę spadzie, jeżeli idzie Bitcoin do góry, no to wiadomo, że na początku alty będą spadać. Nie? Taka jest zasada. Dobra, EURUSD, coś tam się wydarzyło. No, spada i zobaczmy, co tu się dzieje na niższych interwałach. To prześledźmy to i zagramy sobie na żywo. No tu już fajnie, zobaczcie, był impuls, retest i trade on na dół i ciekawe. My musimy poczekać, jak to się zatrzyma. Sławek, jak tam? Nie narzekam. Oglądałem, wczoraj sobie oglądałem ten mecz jeszcze raz, nie? Aha. No to Górnik wcale źle nie grał. No źle nie grali, powiem ci, że trochę szczęścia zabrakło, no. No, ale to dobrze, że tego bramkarza zmienił, bo tamten to jest porażka, kur. No, ten Brol to daj spokój jej. Bielica lepiej, miał takie... No, zobaczymy, no. Wybierał się do tego. Do Splitu. Do Splitu? Hajdu. No, derby są w piątek, wiesz? Ale z kim? No, z Dynamo Zagrzeb. A, o kurde. No, bo to tam jest taka święta wojna, nie? No, to są derby Chorwacji. Chorwacji, no. No i mam w czwartek samolot. Lecę, zobaczymy. No i teraz na co byście czekali, powiedzcie. To tak szybko uciekło? No. Jak chwilę ty do tego trybu, aż 5 minut.
Już 5 minut sobie patrzę, bo dla mnie wzrosty by były jakby ta sygnałowa poszła tutaj i zakręciła i nie przebiła mi, nie zrobiła niższego niż ten, nie? Przebiła w ogóle ten wierzchołek, nie? To był dla mnie jakiś znak, nie? Że lecimy do góry, ale spokojnie sobie poczekamy, zobaczymy jak to się. Tak, tak, powyżej 55. No. Na razie wszystko się dzieje poza środkiem, poniżej środka. Dobra, to mogę skasować. Sorry, mówimy, gdzie jesteśmy. I teraz czekamy, co zrobi cena. Nie wchodzimy na pałę, tylko patrzymy, co robi cena. Nie? A nie wiem, czy wczoraj byliście, czy słuchaliście ten powtórki. Chcę zrobić darmowy tydzień ostatni dla ludzi obcych, 7 dni, nie? No cały tydzień przyszły. Jak kogoś macie, to możecie ten, nie? To zapraszać. Bo mi się ludzie pytają tutaj, czy, bo kiedyś tak robiłem, czy... Wiesz, myślę, że to dobry pomysł, bo znajdziesz więcej ludzi. Ale aż tydzień, Tomasz? No w sumie tydzień. No, tydzień wszystko zweryfikuje, nie? Bo czasami może być... Tak, nie licz poniedziałku, bo to nic się nie dzieje, piątku. No i ten, dzisiaj jest wtorek. W czwartek robiłem cały dzień, nie? Znowu siedzę. Może będzie Marcin też. Jak chcecie, to przyjdźcie, uszykujcie sobie jakieś na kartce pytania i to możecie wlecieć na pół godziny, godzinkę, obojętnie kiedy. Sławek, 7 pozycji powinno być otwartych. Nie wiem, czy tyle masz. No ja mam, czekaj, 4 czy 5 ja mam. Znowu to uciekło. Nie mam, tyle nie mam wszystkich. Coś mi tam brakowało ze wczoraj, nie? Tam... Nie, 4 chyba, 4 mam chyba, no. Mam nadzieję, że te akurat, które poszły. No. Jedna chyba. Ale nie wiem, czy to była. Jedna chyba jest. A nie, 5 mam, 5, no. 5. Pytajcie się czegoś. O ulicy jest. Tomek, ja mam pytanie, a czemu to euro CHF zamykałeś dzisiaj rano, gdzie tam był plus, przynajmniej u mnie na koncie? Nie podobało mi się, wiesz? Nie podobały mi się świeczki. No ale mógłbyś pokazać na wykresie, co ci się tam nie spodobało? Moment. Dzisiaj zamykałem euro CHF. O tą ci chodzi? O którą ci chodzi? Tak, o euro CHF.
nie przebiło mi, patrz, nie przebiło mi tutaj tej struktury. Nie zrobiło wyższego. Jak sobie wziąłem ten impuls, to była reakcja na 7,9 i tutaj miałem przybicie już, zobacz, i też niższy tutaj od razu. Tu miałem ten i tu jest niższy i zostało przebite. Jakbym sobie wziął ten impuls ostatni, to też było, zobacz, 7,9 prawie. No i mówię, co, nie ma siły, no mówię, nie ma siły i tak samo zobacz, RSI. RSI też zrobiło niższy, nie? A RSI to mi, no daje, pokazuje mi siłę, nie? I nie wyszło nawet z kanału, ja mówię, nie, nie, tu lecimy na dół, nie? Wolałem zamknąć i będą inne okazje. Okej, okay, dzięki. Jak nie idzie po twojej myśli, lepiej zamknąć i nawet z minusem, i, a nie łudzić się. No teraz czekamy, co się stanie. Wróćmy do tego euro USD. No nie ma impulsu żadnego. No tu by było wszystko ok, gdyby nie tutaj ten impuls. Jakby cena poszła tutaj, zatrzymała się na środku i tutaj konsolidowała, no to już dla mnie by było wejście na baja. Ale że ona wybiła tutaj tą strukturę, no to dla mnie to jest lepiej poczekać na jakiś sygnał, że potwierdzający, że mamy cały czas ten wzrostowy trend. No na razie nic nie widzę, nic. Na dziennym już ci pokazuję. No, na dziennym wychodzimy. Wychodzimy. Zrobiło wyższy. Sorry. Zrobiło wyższy dołek. Jest przybicie. Impuls jakiś i ktoś utrzymuje, nie? To fajnie. Fajnie tym wygląda impuls. Ale jeszcze niech to idzie do góry. Na razie czekamy. Może to być fałszywe wybicie, nie? Dlatego trzeba być ostrożnym. Tak, zawsze. Zawsze warto poczekać.
A jak tam siła? No, na równi. A może się ukazać, że to jest głowa z ramionami, że ta głowa też fałszywa, nie? Może być też tak, nie? Że to jest... Polecimy na dół, że to jest fałszywe. A powiedzcie, kiedy byście wchodzili w szal? Może jakby tego knota przebiło? No, tego, no, takiego... no dokładnie. Knota, nie? No dokładnie, jakby tu poprzebiało się, jakby tą strefę mi przebiło. Tak, impuls i tutaj gdzieś, a ta, ten środek Bollingera by tak szedł, no to tu bym łapał gdzieś sala, nie? No na godzinę poprzebijało, nie? No. Ale pamiętaj, że no, wszystko się zaczyna od najniższych interwałów, nie? No i cierpliwość i czas, nie? No to jest klucz, nie? Bo niektórzy by tak chcieli, że wchodzisz w pozycję, godzina już jest ten, take profit, nie? Tak, nie, tak to nie działa. Dobra, zmierzmy ten impuls. No, jest w strefie. No i teraz bym potrzebował w drugą stronę, jak już to, żeby poszło gdzieś tak. I tu będę łapał. Baja. A tu musi być ten impuls, muszę widzieć ten impuls. Siła, nie?
Chyba bardziej Russella pójdzie, co? No na razie gdzieś tak pomiędzy. Tomek, jakie miałeś wejście w tym GBP CAD? GBP? No. Czy HLF, tak? CAD. CAD. CAD? CAD. No to miałem cenę wejścia 1.55423. 423. I trzymasz jeszcze? No trzymam. No czemu mam nie trzymać? To dopiero jeszcze nawet nie ruszyło. Na razie CAD pójdzie za dolarem, nie? Czekamy. Teraz się świeca kończy. Zobaczymy. No już wyhamowało moim zdaniem. Już coś się tu szykuje. Jak tam, Irena, grałaś coś samego? Coś samego tam? Jakieś profity może?
Cześć Tomasz, wiesz co, urwanie dupy mam, to co ciebie mojej kochance. No, czyżby już teraz? No, ewidentnie widzę, że się zatrzymało. I zrobi chociaż wyższy, wybije. I później kontynuować. Dobra, jest wyżej i teraz kontynuacja by się przydała. Jak ktoś chce sam, tam czegoś nie rozumie, czy się wstydzi odezwać, no to niech do mnie napisze i się umówimy. Ja wczoraj byłem znowu na grzybach, znowu znalazłem kozią brodę. Dzisiaj zupa krem. Same pyszności, Tomek. No. Przyjadę na obiad. A specjalnie jechałem po tą kozią brodę i godzinkę jej znalazłem. Nawet nie wiem, jak ona wygląda, wiesz? No, takie miejsce, że jakby taka gąbka. A, to już wiem.
Dobra, nie będę wam przedłużał. Ja zrobię screena, puszczę to na grupę i później jak coś się stanie, coś się będzie dziać tutaj, będę wchodził albo co, no to pokażę, co się, narysuję po prostu i opiszę, co się stało. Mm. Tak bez sensu siedzieć i... A, innych nie oglądasz już? Nie, bo nic nie ma, wiesz, już byłem, wiesz, stałem, no, oglądałem i... Po dziewiątej już poszły takie strzały, że... No dobra, dobra. Okay. Aby to euro USD właśnie znalazłem, nie? Co takie... No jeny poszły. Poczekaj, to są źle. No ja dopiero bym przy środku gdzieś patrzył, nie? No tu może, o, ale RSI jest za nisko dla mnie. Tutaj może, o, zaznaczę godzinę, jak to wygląda. No tu nawet wam powiem. Piętnastu tak wygląda. Z pięciu poszedł impuls. A i tu jest nawet wejście. Przez tą 50 minut się zrobiło, jest tu ciekawie. Widać, że cena się zatrzymała i na 5 minutach jest impuls. Na godzinie jeszcze raz. Są knoty. Był trend wzrostowy, nie? Bo jest RSI powyżej. Jeszcze raz, nie chcę zrobić błędu jakiegoś. Okej, tu jest coraz niższe. Dobra, spróbujmy to. Impuls poszedł, dobra, poszedł impuls, przebił ten. Spróbujmy. Jest ósma para i starczy, bo nie chcę za dużo też. KCHF. Moje wejście. 4, 6, 9. Okej, stop loss. Nie, to jest 12 pipsów. Profit. Dobra. Yeah.
No, coś się dzieje w ogóle. Na czym? Chwilowo na funcie był taki dosyć. Spiszcie sobie wszystko. Ale, a nie, znowu wracam. No. No coś tam się dzieje, bo czekajcie, zaraz o 11 powinno być na... O 11 na czym to powinno być? Euro? A. I to jest jutro. Ale się kręci. Euro, no na euro. No, funt poszedł w dół. Teraz te, wam powiem, że teraz te wiadomości i uzależnienie od tego tych walut to jest loteria. Kiedyś tak nie było. Niby dobre wiadomości. Ostatnio były na dolarze, dolar słab i odwrotnie. A złoto jak manipulowane jest to? Ja już złoto nie włażę. Wykończyło mnie psychicznie ostatnio. Okay. Dobra, no to ten nie przedłużam wam, abyście spojrzę na to euro. Czy coś się tutaj wykonało? Nie, nie ma impuls. Nic, to czekamy na impuls, dam znać, nie, jak to się będzie działo. All right. Tak samo możemy czekać do jutra. Dobra, to dzięki za przybycie. Dobrego dzięki. Dzięki.